badań. Badań. Startuję jutro i zobaczymy, jak to przeżyję. Janów i Baden. I jeśli... prowadzi. Za nią galopuje Badinur. Badinur w tej chwili prowadzi, Karma druga, na trzeciej pozycji jest Magna S. Na ostatniej pozycji Olimpii, wyjście na przeciwne było prosto, konie galopują bardzo blisko siebie. Na czele jest Badinur. Na drugiej pozycji w tej chwili jest Magna S. Na trzecim miejscu Obkarma z Malajką i na końcu łeb Olimpii Elsana. 1400 metrów do celownika. Badinur, Magna S, Obkarma, Malajka, Elsana i Olimpii. Badinur nadal na czele. Na drugiej pozycji poprzednio Magna S. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1000 metrów. Badinur na czele. Magna S. Parami konie galopują. Następny Omkarma Malajka. Elsana i w niewielkim odstępie mocno jechany Olimpii. Pół zakrętu. Teraz papka się rozciągnęła, ale para Badinur i Magna S ma przewagę nad parą Omkarma Malajka. Za nią galopuje Elsana i w odstępie Olimpik. I wyjście na prostą. Przy bandzie wyprowadza Badinur. Badinur, który jest atakowany bardzo mocno przez Magnę S. 400 metrów do celownika. Badinur, Magna S. Ta para ma na razie przewagę nad resztą stawki. Badinur, Magna S. A rozpędza się polem Elsana. I w tej chwili jest już na trzeciej pozycji, bardzo mocno atakuje parę Badinur, Magna S. Elsana. Usiłuje zaatakować, ale nie może, ta para jeszcze walczy, w tej chwili przyjdzie na cele. Elsana, Badinur, Elsana jednak będzie galopuje. Elsana jednak ma tam tego pana? Lesiek walczył, ale wywalczył. Uleńko, chciał ci podziękować. Thank you.
2 El Sana, koń drugi numer 4 Magna S, koń trzeci numer 3 Valinur, koń czwarty numer 1 Omkarna, koń piąty numer 6 Malajka i koń szósty numer 5 Olympic. Styl po walce, długości pół-pół, 3,5, 3,17 długości. Czas 2 minuty 19 sekund i 6 dziesiątych. Ćwiartki 36,2, 35,3, 33,5 i 34 sekundy i 6 dziesiątych. Zwycięzcy Nagrody Białki, klacz El Sana, hodowli własności pana Jana Głowackiego, również i trenera. El Sana dosiadał dżokiej Mirosław Bilich. Dekoruje prezes Daniny Koni Białka, pan Jerzy Urbański, w towarzystwie przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych, pani Anny Stojanowskiej oraz prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, pana Feliksa Krymczaka i pełnomocnika stada Ogierów w Łącku, pana Filipa Sondi.